W dzisiejszej wycieczce zobaczymy, jak przez 14 lat mieszkała w wieży Czarna Księżniczka. Usłyszymy, jak cudowny obraz trafił do szamotu i poczujemy niezwykły klimat zamku w Kopelnikach. Obejrzymy też dwa przepiękne pałace w okolicy, w Baborówku i w Kazimierzu. W Baborówku jest prześliczny pałac, obrośnięty dzikim winem. W końcu XIX wieku wieś ta przeszła w ręce niemieckiego rodu von Handelmanów. Należały do nich również Harcice i Rokietnica. Otto Handelman przybył tutaj z Dolnej Saksonii i ożenił się z Luizą von Massenbach z Białokoszy. Oni wcześniej mieszkali w Rokietnicy. Tam na świat przyszły ich dzieci, syn i córka, a najmłodszy syn urodził się już w Baborówku. W Szamotułach wznosi się ceglana wieża zwana Basztą Czarnej Księżniczki. Możemy wejść do niej po krętych schodach i zobaczyć, jak wyglądała jej komnata. Baszta Halszki stała się tematem legendy o Czarnej Księżniczce. W baszcie tej Halszka miała być więziona przez swojego męża przez 14 lat, który kazał nałożyć na jej twarz żelazną maskę, aby nikt nie mógł podziwiać urody jego młodej żony, a Halszka mogła wychodzić tylko podziemnym kruszkankiem z baszty do kościoła. Według innych Halszka nie chciała mieszkać z mężem i dobrowolnie sama wyprowadziła się do wieży, a Czarną Księżniczką nazywano Elżbietę Ostrogską, która była dziedziczką wielkiej fortuny na Wołyniu i w ogóle za mąż wydawano ją trzykrotnie. Pierwszy uzyskał pisemną zgodę na małżeństwo od matki Halszki książę Dymitr Sanguszko, jednak gdy matka zwlekała z wydaniem 14-letniej córki za mąż, narzeczony ją porwał. Matka wtedy zaniosła skargę do króla, który skazał Dymitra na śmierć, a Halszkę zwrócono matce. Król Zygmunt August, który roztaczał opiekę nad księżniczką, oddał jej rękę Łukaszowi III Górcy, wojewodzie poznańskiemu. Matka była przeciwna temu małżeństwu, więc szybko wydała Halszkę za kniazia Symeona Słudzkiego. Jednak król nie uznał tego małżeństwa i Halszka musiała przyjechać do Szamotu. Obok baszty znajduje się Pałac Górków. W 1513 roku Katarzyna Szamotulska wniosła ten majątek jako ślubne wiano Andrzejowi Górce. Był to ojciec Łukasza. W pałacu możemy obejrzeć wnętrze siedziby magnackiej i kolekcję sztuki cerkiewnej, która liczy około 1200 ikon. Obok są dwie oficyny, w których jest wystawa dawnego wyposażenia wielkopolskiej chaty i warsztatów rzemieślniczych. Bazylika w Szamotułach to najstarszy zabytek miasta. Kościół ma przepiękne sklepienia. Na belce tańczowej jest krucyfik należący do najstarszych w Wielkopolsce z około 1370 roku, a w kruchcie kamienna szczelnica z XVI wieku. W Nowie Południowej znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia, Szamotu Pani. Jest to ruska ikona z pierwszej połowy XVII wieku. Te ławki są wyciosane z jednego pnia, tak samo jak różne figury obok, a nieopodal tego miejsca jest pomnik Wacława z Szamotu, który był nadwornym kompozytorem Zygmunta Augusta. Nazwa Szamotuły pochodzi od rzeki o nazwie Sama, która tuła się przez równiny, płynąc do ujścia w Warcie. Pałac w Kopelnikach był nominowany do plebiscytu National Geographic 7 cudów Polski. A na początku XIX wieku tą wieś zakupił dobrogos skrzypna Twardowski, herbogończyk, i w rękach Twardowskich Kopelniki pozostały aż do II wojny światowej. Syn dobrogosta, Teodor, założył tutaj ordynację, a pałac wzniesiono dla Tadeusza, drugiego ordynata, czyli syna Teodora, i wzniesiono go w 1886. Obok pałacu jest park ze stawem, a nad stawem przepiękne wiekowe dęby. Pałac w Kazimierzu wzniesiono w stylu neogotyku romantycznego w drugiej połowie XIX wieku z fundacji książąt Sachsen-Coburg-Gotha, a początki Kazimierza sięgają Bolesława Chrobrego, który sprowadził tutaj zakonników. Było to pięciu pustelników i król Bolesław podarował im dużo złota. Zakonnicy je królowi oddali, ale okoliczni zbójcy się o tym dowiedzieli. Napadli samotnie, aby to złoto ukraść i kiedy go nie znaleźli, wymordowali wszystkich pustelników. Historię tę zapisał Jan Długosz, a na pamiątkę wmurowanych jest pięć kamieni w ścianę miejscowego kościoła.
Kościół w Kośmierzu jest najstarszy w diecezji poznańskiej. W głównym ołtarzu jest cudowny obraz Marii Panny z Dzieciątkiem. Cenna jest też figura Najświętszej Marii Panny z 1500 roku. I przepiękne są jego gwiaździste sklepienia. Więcej informacji i gotowy plan wycieczki znajdziecie na moim blogu Znajdź swój szlak.